Wyjazdów jest dla mnie każdego roku czymś innym trochę. Czy nawet każdego tygodnia może być dla mnie czymś innym. Lubię sobie myśleć o tym miejscu jako o takiej przestrzeni nieskończonego potencjału. Co z jednej strony może brzmieć bardzo fajnie i pozytywnie, ale z drugiej strony jest też zapisana w nim jakiś taki brak czegoś trwałego, czegoś stałego, czegoś, co można się uchwycić, określić i mieć takie poczucie jakiegoś, nie wiem, bezpieczeństwa w tym działaniu. W moim odczuciu ten nieskończony potencjał, on się wyraża momentami w tym, co tu się dzieje, w jaki sposób spotykają się ze sobą ludzie, co tutaj robią. Dlaczego tutaj tak chętnie wracają. I to, że cały czas jakby jazdów jest właśnie przez te nowe osoby wymyślany na nowo. Teraz chyba jest już, wydaje mi się, jakieś trzecie, można powiedzieć, pokolenie albo jakaś taka trzecia fala osób działających na osiedlu jazdów, które cały czas nadają jakieś nowe konteksty, czy to poszczególnym domkom, czy tej sumie całości właśnie, jaką jest partnerstwo. I nie ma chyba takiego dnia, żebyśmy nie rozmawiały po prostu z sąsiadami. Tutaj naprawdę da się rozmawiać z sąsiadami. Dla mnie jazdów to jest miejsce, z którym ja jestem związany tutaj od początku mojego życia. Mieszkałem na Czerniakowie i tutaj było to moje miejsce codziennych spacerów. W tej chwili, kiedy jest dostępny dla szerszej publiczności, bardzo mi się to spodobało i właśnie jak tylko była okazja, to się tutaj znalazłem. Opiekuję się tutaj ogrodem społecznościowym Motyka i Słońce. Praktycznie produkujemy tą żywność naszą, którą tutaj uprawiamy, produkujemy na śmieciach. Na tym, co inni wyrzucą, to my tu wykorzystujemy. Nie kopujemy w ziemi, tylko stosujemy te grządki podwyższane, które są wypełnione tylko i wyłącznie kompostem, niczym więcej. Technologia ta właśnie idealnie się nadaje do warunków miejskich. Można ją stosować w miejscach, gdzie jest bardzo mało przestrzeni. Ta technologia, ponieważ opiera się na podpatrywaniu przyrody, jest bardzo, bardzo przydatna, szczególnie w mieście, dlatego, bo można ją zastosować praktycznie w każdym miejscu, pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość światła, no i jakiś tam dostęp do wody i można już uprawiać. Jeżeli ktoś czuje, że chce popracować trochę w ogrodzie, podoba mu się właśnie takie trochę dłubanie w ziemi, to może się do nas zgłosić i przyłączyć się do grupy ogrodników. Pachnie, gnije. Dla mnie jako architekta jest miejsce wyjątkowe, w którym się i realizuje, i się inspiruje, i obserwuje. Tak patrząc miejsko też na Jazdów, to już nawet patrząc czysto tak urbanistycznie, to jest to przykład takiej przestrzeni, która od początku była zaprojektowana jako pewna sieć gniazd lokalnych, które i jako pojedyncze osiedle ma przyjemną skalę i wewnątrz siebie ma
te grupy domków, które tworzą wspólne takie gniazdo zrzucone do centralnej części, gdzie się pojawiają właśnie wspólne przestrzenie, a nie wydzielenie po prostu kilku ogródków i tyle. I to jest możliwe zarówno w takiej skali i wierzę, że i w skali większych budynków to jest również możliwe są rozwiązania, które jakby sprzyjają spotykaniu się wspólnym działalnościom i właśnie tworzeniu pewnej wspólnoty mieszkańców. Nawet jeśli to jest budynek nie parterowy z kośnym dachem, tylko powiedzmy 4-5-piętrowy, to dalej jest to skala, która umożliwia poznanie swojego sąsiada, spotkania go, tylko trzeba jakby zapewnić tego możliwość. Wydaje mi się, że często problemem dla osób mieszkających w mieście jest ograniczenie czegoś, co nazywają, że jesteśmy u siebie. Czy dla wielu osób to jest ograniczenie do samego mieszkania i niewiele więcej, do ograniczenia nad tymi murami. Rzadko mieszkańcy miasta mają takie poczucie, że jesteśmy u siebie w skali sąsiedztwa, szczególnie w nowych osiedlach, czy w skali dzielnicy. A Jazdów pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwa rzecz. I że jedynym rozwiązaniem na jakieś rozszerzenie swojego terytorium mentalnego nie jest tylko wyjechanie gdzieś za miasto i kupienie dużego domu z ogrodem, ale to też może być współdzielenie przestrzeni z innymi, aktywne. I Jazdu właśnie z takim eksperymentem miejskim, który to umożliwia. Dużą lekcją z tego miejsca jest pewne zauważenie wartości nie do projektowania do końca, tylko dania pewnej przestrzeni, co jest jakoś potencjalnie przeciwstawne często dążeniom współczesnych projektów miejskich, które są co do płyty betonowej zaprojektowane, już zadane, jakby zdefiniowane, że ty jesteś ławką, ty jesteś czymś. A tutaj to miejsce pokazuje, że nie wszystko musi być na 100% już zaplanowane, tylko może czekać na mieszkańców, żeby właśnie mieli szansę jakoś aktywnie uczestniczyć w tym, jakie miasto jest. Osiedle jest właściwie ewenementem na skalę światową. Taka enklawa ekologiczna, centrum stolicy europejskiego miasta. Jazdów jest dla mnie takim wymarzonym miejscem, ucieleśnieniem marzenia o przestrzeni dla ludzi, którzy chcą być blisko ziemi, blisko natury i jednocześnie chcą być też blisko kultury. Projekty, które robimy, są w obszarze edukacji. To nadal tę edukację tworzę z perspektywy rodziny, z perspektywy mamy. I ja sama czuję się tutaj bardzo szczęśliwa. Tworzymy wioskę Bullerbyn, czyli taką przestrzeń, gdzie funkcjonuje społeczność, gdzie rozwija się społeczność, gdzie bardzo ważne dla nas jest bycie ze sobą razem, bycie w kontakcie. Dużo naszego serca też wkładamy w ogóle w bycie w społeczności Jazdowa, czyli tych osób, które są tutaj gospodarzami, ale też zapraszamy do naszych projektów, czy zapraszamy do podglądania nas, czy do goszczenia u nas. Myślę, że takich enklaw otwartych, bo Jazdów jest projektem otwartym, że takich enklaw otwartych powinno być bardzo dużo, też jako taka przestrzeń otwarta, tak? Nie budynek, tylko właśnie otwarta przestrzeń, gdzie można przyjść na spacer, zaobserwować grupę dzieci z dorosłymi i nie mieć oporu przed tym, żeby podejść i zapytać, hej, co wy tu robicie? Hej, może włączymy się do tego, co tutaj się dzieje, albo czy możemy coś od was dostać, albo czy wam możemy coś dać od siebie. Ta niewymuszoność, ta swoboda, ta bliskość właściwie tutaj wszystkiego sprawia, że czujemy się też wolniejsi, bardziej swobodni, bardziej nieskrępowani. Zajmujemy się
wyrównywaniem dostępu, szans dostępu do edukacji, darmową edukacją i też przekazywaniem takich wartości wspólnotowych, kolektywnych w opozycji do indywidualizmu i też działania antydyskryminacyjne i równościowe. Zajmuję się też takimi sprawami organizacyjnymi, takie związane z administracją domku, z rąbaniem drewna i pieleniem ogródka. Tą wyjątkową rzeczą jest właśnie jakaś egalitarność, to, że chcemy, żeby każdy się czuł dobrze, niezależnie od swojego statusu majątkowego czy jakiegoś backgroundu społecznego, że żeby to była właśnie taka przestrzeń przyjazna dla ludzi z różnymi doświadczeniami i niezależnie od tego właśnie, czy są to też queerowe osoby, czy to są osoby cudzoziemskie, żeby mogły się czuć swobodnie i mogły tu znaleźć swoją społeczność też, żeby to było też takie wspierające. Myślę, że wartością jazdowa jest to, że tworzy społeczność, tworzy wspólnotę i że poza tym, że jest bardzo ładnym miejscem, dostępnym właśnie w centrum miasta, to, że to jest organizacja oddolna, stworzona przez mieszkańców i przez osoby chcące działać społecznie, kulturalnie właśnie na terenie Jazdowa. I to jest takie świadectwo tego, że można się zorganizować samodzielnie, lokalnie, że to ma sens i że wcale nie jest konieczna jakaś interwencja z góry, powiedzmy, tylko że ma się tą sprawczość, można coś zrobić, można się wspierać, tak jak my się tu wspieramy we wspólnych celach i to się wiąże i z jakąś polityką miasta i z pożyczeniem łopaty albo młotka, że jakby wie się, że się nie jest samemu i że to jest, niewiele jest takich miejsc, gdzie różne organizacje tak bardzo jakby są ze sobą związane i myślę, że to jest wartościowe, żeby właśnie pomyśleć o takim też wspólnotowym wymiarze wspierania się nawzajem. Jazdów jest takim jakimś marzeniem o wolności i marzeniem o jakiejś autonomii. Szukając miejsca na imprezę taką literacką, cyborg w ogrodzie. Szukałam miejsca, które będzie ekologiczne, takie ekopoetyckie i wtedy przyszłam na Jazdów. Moim zdaniem, i to jest to, co ja bym tu chciała robić, uczestnictwo w kulturze to jest jednocześnie tworzenie tej kultury. Czyli przygotowujemy spotkania z publicznością, ale to mają być spotkania. To znaczy ja się czymś dzielę na tym spotkaniu, publiczność, osoby, które przychodzą, dzielą się ze mną. I z tego powstaje nowa jakość. Tyle utrat. Całe moje samopoczucie w piach. Wracamy. Twój Ryczy. Zostawiamy was. Jechała się zamieszkać w obcym mieście. Ja właśnie wróciłem. Nie mając niczego poza spodniami i wystającym z nich uczepem. To miejsce w jakiś sposób musiało nas przekształcić. Te relacje musiały się zmienić i my jesteśmy właściwie ciągle w trakcie kształtowania się tej wspólnoty. Ona nie jest ustalona, ale ona się kształtuje teraz wokół tego miejsca i to jest chyba taka najbardziej istotna zmiana. Ważne jest, że ten domek też nie jest nasz, on jest otwartego Jazdowa. My tu jedynie jesteśmy gospodyniami i właściwie tak chcemy, prawda, Sylwio? Tak chcemy, dlatego że wówczas nigdy nikomu z nas, żadnej z nas nie powstanie jakiś pomysł, że się tym nie dzielimy po prostu. Tutaj mówimy o tym, że o możliwości po prostu. To jest według mnie bardzo dobre słowo, bo jeżeli założymy, że coś jest możliwe, to nawet jak się to nam nie do końca uda, to nie jest ważne.
staramy się współpracować z przyrodą, a nie niszczyć ją. Miejskie pszczoły jako projekt, jako forma działania, to taka próba sprawienia, żeby miasto było dla nich lepszym miejscem do życia. Jeden z pomysłów, jedna z idei była taka, żeby w Warszawie można było hodować pszczołę miodną, bo jak zaczynaliśmy, to było to zabronione lokalnymi przepisami porządkowymi, ale te przepisy zmienialiśmy, uczestniczyliśmy w ich zmienianiu właśnie po to, żeby jak najwięcej osób, prywatnych, indywidualnych pasjonatów, mogło te pszczoły hodować. Mogło je hodować tak, że to było zgodne z prawem, ale też mogło je hodować w tym sensie, że dajemy im, tym, którzy chcą, takie zaplecze techniczne, miejsce, w którym mogą coś zrobić miodem, przefiltrować go, odwirować, i bardzo wiele warszawiaków hodujących pszczoły w różnych bardzo dziwnych miejscach z tego korzysta. Robimy różne zajęcia i warsztaty dla różnych grup, dla dzieci, dla starszych, dla dorosłych. Istnieje w Warszawie bardzo wiele miejsc, gdzie dzieją się inicjatywy związane z pszczołami i trochę te wszystkie inicjatywy zaczęły się tu na Jazdowie i no trochę dzieją się w różnych miejscach. Idea była taka, żeby stworzyć wspierającą się wzajemnie sieć pasjonatów. Na ile tak naprawdę chce być w zgodzie z przyrodą. Zjazdów jest dla mnie osobiście takim domem drugim, domem pracy twórczej. No, rzeczywiście jest to taki mały dom kultury, niezależny, a poza tym jest to też moja osobista pracownia. Komponuję sobie, siedzę sobie, ogrzewam piecykiem albo farelką, jak jest zapchany komin, i mogę się tutaj rzeczywiście wyciszyć i oddać jakiejś takiej przestrzeni, która w kontekście miasta jest unikatowa. Nie działamy, tak jak większość, myślę, organizacji na Jazdowie, w sposób niekomercyjny, co też jest bardzo tak rzadkie we współczesnym świecie, że właśnie się nie stawia banerów, nie korzysta się ze sponsorów, to jest dobrowolne, nie ma biletów, więc to jest takie z punktu widzenia współczesnego kapitalistycznego rynku kompletnie nielogiczne. Okazuje się, że jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo artystów, na szczęście, którzy też tak myślą i mogą tak funkcjonować. A się komunikujemy i wytwarzamy jakąś wspólną energię. Więc te wszystkie aspekty w wymiarze kontaktu w sztuce, a szczególnie w muzyce, która posługuje się abstrakcyjnym wymiarem po prostu wibracji dźwiękowych w czasie rozłożonych, jest pięknym, magicznym, niezwykłym cudem jakimś, który się dzieje na naszych uszach i oczach.